Witam Was, kochani, z tej strony Rostuś i zapraszam Was na wycieczkę po Paryżu w klimacie Igrzysk Olimpijskich. A główny gwóźdź dzisiejszego programu to finał olimpijski Polaków, z którego wrzucę oczywiście osobną relację. Co? Teraz tylko na początku Wam chcę powiedzieć, co będziemy robili mniej więcej, co? Ja sobie właśnie taką kanapeczkę kupiłem, zobaczcie, za 4 euro, jakaś taka chicken salad, wygląda nawet zacnie. Zacząłem, żeby je smakować, bo już wczoraj z niej miałem okazji zjeść. Przyjechałem bardzo późno, pojechałem tylko pod wieżę Eiffla. Nawet Wam powiem szczerze, wczoraj, że już nic nie kręciłem, bo no nie miałem żadnego oświetlenia, więc by była lipa, tak? Zobaczcie, jesteśmy pod Bazyliką Saint-Denis i teraz musimy się dostać, no co, metrem, około 45 minut, jedna przesiadka i widzimy się na arenie Stade Paris, gdzie Polacy zagrają w finale dzisiaj o 13.10 sierpnia, po 48 latach w finale Igrzysk Olimpijskich i mają szansę na złoto. Au. No i co, kochani, jeszcze zobaczymy. Czyli co? Dzisiaj jest, powiedzmy, dzień meczowy. Potem wracam na moją miejscówkę noclegową. Pokażę mój nocleg, jaki jest wspaniały, fantastyczny, ale to za jakiś czas. Sorry. Przepraszam, kochani, ja trochę mnie muszę z rytmu wybił, bo nie wiem, czy tutaj wiecie, ale we Francji ogólnie bardzo ciężko kupić papierosy i są tylko jakieś specjalne miejsca. A że mi się akurat kończyły, to trafił idealnie. Zobaczcie. Za Zawołomie i za... Kurde, dwie paczki Marlboro Goldów, 10 euro, nie wiem, czy jakieś kradzione, czy coś, albo jakieś podróbki, zobaczymy, jak to zapalimy. Co zawołał mnie, ej, friend, cigarety, się pytam, how much? Mówi, 5. Poszedł do góry, wrócił za 3 minuty, przyniósł dwie paczki fajek i heja. No i co, tak jak mi przerwał, co? Dzisiaj jest dzień meczowy, potem wracam na swoją bazę i jak to się nazywa, będę robił dla Was relację, już będę musiał skleić film i go wrzucić jak najszybciej, żebyście mogli sobie go obejrzeć. I potem dalej wracam na miasto, dzisiaj taki jeszcze obchód, a jutro atakujemy z samego rańca i robimy wszystkie główne atrakcje Paryża. Na pewno będę chciał wjechać na wieżę Eiffla, nie wiem co z Louvrem, bo chyba czasowo po prostu się, no nie wyrobię się, za mało czasu, jeden dzień. Na sam Louvre powinien być jeden dzień, co pójdziemy pod Łuk Triumfalny, na pewno katedra Notre Dame, przejdziemy się nad Sekwaną, zobaczymy jakieś fajne fotki porobić, no przede wszystkim no dzisiaj Polacy, come on Polska, you can do it, tak? Au! Co, kochani, widzimy się w osobnym materiale na meczu. I mam nadzieję, że będzie dobrze. No i kochani, już idę metrem, tutaj wsiadam właśnie przy Bazylice Saint-Denis. Jak już Wam mówiłem, około 40 minut i zobaczcie. Przejazdy na metro podczas Igrzysk Olimpijskich kosztuje, macie unlimited ride ze wszystkich stref Paryża za 15 euro dziennie. Kupujecie sobie taką kartę, ta karta kosztuje 2 euro kaucji, na koniec można oddać. No i co? Jeździcie sobie ile chcecie przez 24 godziny, widzicie? Tu jest punkt biletowy, tutaj wczoraj kupowałem bileciki. I co? O. Gdzie jeszcze mi spadła karta z tego wszystkiego? Odbijacie, cyk, i wchodzicie i szukacie swojego metra. Widzimy się pod stadionem. Auuu! No witam, kochani, docieramy do głównego punktu naszej wycieczki weekendowej do Paryża. Znajduję się teraz na stacji Ballard i muszę dojść około 10 minut na arenę Sud Paris, gdzie Polacy już za półtorej godziny, kochani, zagrają w finale olimpijskim po złoto. Pierwszy raz od 48 lat będziemy grali ponownie w finale Igrzysk Olimpijskich. Ostatni raz graliśmy w Montrealu w 76 roku, gdzie pokonaliśmy Ruskich 3-2 i nie przegraliśmy żadnego meczu. Na tą finał tej Igrzyska mamy tylko jedną porażkę. No i co, kochani, trzymamy wszystkie kciuki i widzimy się pod areną Sud Paris i będziemy dopingowali naszych biało-czerwonych. I zobaczcie, jeszcze rzut oka, tak się właśnie idzie na stadion, tam jest ta stacja Ballard i około 12 minut od stacji spacerkiem, zaraz wszyscy sobie idą grzecznie, zero burt, zero krzyków, każdy tylko z flagami, przeważnie Polski i Francji. Przychodzi teraz tylko takie knajpy, bardzo dużo Polaków sobie siedziało, więc pewnie sobie jedli obiadek, może coś tam piwkowali, to zaraz kanapeczkę jeszcze zjem. No już się nie mogę doczekać tych emocji i zaraz wchodzę na arenę i będziemy oglądali rozgrzeweczkę biało-czerwonych. No i kochani, tak się prezentuje arena Sud Paris. No jeszcze są bramki nieotwarte, miały być otwarte półtorej godziny przed rozpoczęciem meczu. Stała godzina 23 do rozpoczęcia meczu i bramki jeszcze pozamykane, więc zobaczymy, co to będzie. Ale tam jest taki sporo natłok ludzi, tak powiem, więc może coś tam się dzieje. Dobra,
ponieważ buźka wymalowana w polsko-biało-czerwone barwie oczywiście, koszt takie przynosi 5 euro, no ale co, żyje się raz, tak. No i zobaczcie, tu jest wejście na Paris Arena. Ja tylko muszę jeszcze kanapkę szybko wcisnąć, to co wam pokazywałem. I wchodzę do środka, bo szkoda czasu. No i kochani, wszedłem przez pierwszą bramkę. Idziemy teraz na security check, czyli teraz zobaczymy, czego nie możemy wnosić, tak? No i kochani, kontrola wyglądała tak, żebym tak naprawdę chciał, jakbym wnieść bombę, to bym wniósł bombę. Otworzyłem plecak, nawet nie dotykał nawet ręki, nie wsadził pełno ludzi, to mu się spieszyło i wiadomo. Interesowało go to wcale. Nie, patrzę, bo to te murzyny tak mi obczają, nie, że dlatego, że kamery, niby profesjonalne kamery nie można wnosić, no ale to jest GoPro, no to chyba inaczej. Dobra, przechodzimy teraz przez brameczki. Thank you very much. Jesteśmy, kochani, w środku. Zobaczcie, co się dzieje. Au! Została równa godzina do meczu. Bla bla, kosztuje 5 euro, woda 400 ml, 5 euro. Nie jest to fajne, są jakieś kurcze kanapki, 9 euro. Sałatka Cezar 12, sałatka kupi. Więc ja kupiłem swoją wodę za 85 centów i sobie sam wniosłem, bo mi pan nie sprawdzi. Ladies and gentlemen, please rise if you're able for the national anthem of Poland. Yeah.
And now, the national anthem of France. Będą mi takie przebijaczki bym robił. Trzymajcie kciuki za Polskę. No niestety, kochani, pierwszy meczowy dla Francji. Zobaczmy.
No co, zawiódł odbiór, no i nie mamy też bloku za bardzo. Zobaczymy, no wiadomo, Polacy na tym olimpiadzie są mistrzami horroru, więc zobaczymy. Przeważnie przegrywaliśmy zawsze pierwszego seta, więc oby w drugim było lepiej, kochani. Lipa strasznie.
brakuje sobie na tyle. Drodzy, jest godzina 16:30, minęło już 2 godziny od zakończenia meczu, ja dopiero przed chwilą wyszłem z tej hali Arena Sud Paris. Próbowałem się tam dopchać, jakieś jeszcze fotki porobić z naszymi siatkarzami, ale niestety nie byli oni za bardzo chętni do robienia zdjęć, oprócz Wilfreda Leona, no niestety nie udało mi się dopchać. Ale co? Mam zdjęcie z Jean Patry i z jego złotym medalem, więc naprawdę super pamiątka z finału. I co? Jak to wszystko oceniam? No, myślę, że każdy z nas byśmy brali takie srebro, sorry, przed rozpoczęciem tych igrzysk olimpijskich w ciemno.
No co, no Francuzi byli lepsi, no nie ma co ukrywać, tak? Zabili nas blokiem i zagrywką. Choć wam powiem, że w tym trzecim secie, ostatnim, prowadzili już 24-19. No i było 24-23, naprawdę było bardzo blisko do wyrównania, bo kto wie, co by się wydarzyło, jakbyśmy wyrównali na 24-24 i daj Boże, wygrali tego seta, no to na pewno by to podłamało dosyć mocno Francuzów. No jak też nie patrzeć, doping mieli świetny. Naprawdę Francuzi naprawdę umieją dopingować siatkówkę. Byłem na Euro w tym roku, jak grali z Polską również, też Polska-Francja. No to nie było takiego dopingu, w ogóle nie ma co porównać, a to taki klimat, kontakt z tą publicznością, wszystko i naprawdę bardzo fajni prowadzący. Co? Zapłaciłem kupę pieniędzy za to, nawet wam nie będę o tym mówił, bo to nie ma sensu, ale myślę, że było warto. Raz w życiu finał olimpijski zaliczony. Chciałem jeszcze teraz iść na naszą Polkę, która dzisiaj walczy w boksie z tym chłopem z Tajwanu. No ale kurde, nie kupię już 305 euro za wejście na dwugodzinną sesję. No nie, były jeszcze bilety za setę, ale się już wyczytały. Setę jeszcze bym dał, może nawet dwie sety, ale kurczę, nie, trzy to już mnie będzie za bardzo bolało. Więc po prostu trzymamy za nią kciuki. Dzisiaj 21:30 będzie walczyła w finale z tajskim chłopem. No i co? Pozdrawiam was z Paryża. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o wyniku dzisiejszego meczu. A ja dzisiaj jeszcze idę sobie tak zrobić mały rekonesans, że tak powiem. No jutro myślę grube zwiedzanie i w poniedziałek powrót. Pozdrawiam was, Rostuś, i dzięki za uwagę.